Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym materiale w sezonie 13. Z tej strony Michael i dzisiaj mam zaszczyt zaprezentować wam taki materiał gameplayowy Dobiego z przedstawienia nowości, które zostały wprowadzone do tego bohatera. Czyli zagramy sobie go dzisiaj pod bardzo niestandardowe zestawienie. Pewnie ktoś pyta, w jaki sposób wygląda niestandardowe zestawienie. Grasz pod Bodka? Grasz go pod jakieś Krakenstajery? Nie. Gramy go dzisiaj widzowie pod Immortala, Essence Rivera i kończymy to wszystko Infinitą. Jaki jest tego cel, jaki jest tego zamysł? Już spieszę z wytłumaczeniem. Pod wpływem zmian Q otrzymujemy teraz szansę zadawania obrażeń krytycznych, dlatego dzisiaj zagramy pod full krytyczne zestawienie na tejże postaci, aby wam przedstawić limity zadawanych obrażeń na tym bohaterze po zmianach w patchu 13.4. I dodatkowo, dlaczego gramy na przykład Essence Rivera? Bo Essence River daje dużo ability haste'a, a w momencie kiedy go zdobywamy w naszym ekwipunku, to nasza postać już dawno posiada ultimate'a. No i tutaj dodam, że też posiadamy 20% criticala więcej, przez to istnieje większa szansa, że coraz częściej i częściej będziemy danego przeciwnika obijać właśnie z obrażeń krytycznych. Potem kończymy to wszystko infinitą, wlatują jakieś ofensywne lordy Dominiki dla przebicia i Guardian Angel, żeby ratować naszą skórę, kiedy jest faktycznie jakieś niebezpieczeństwo w ostatnich walkach, także zapowiada się to dosyć ciekawe. Standardowo kawka, herbatka w dłoń, ewentualnie jakiś popcornik i zapraszam do oglądania. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiejsze runy, jakie stosuję na tej postaci, to gramy sobie tutaj Press the Attack, nie bez powodu, bo mamy tutaj dwie postacie w sumie takie dosyć denerwujące. Xayah i Senna co chwilę będą mi znikać faktycznie z pola zasięgu, przez co nie będę mógł ich autoatakować. Jeszcze jakiś Sylasik tak samo, dlatego postanowiłem, że wybiorę tutaj procentówki, które nabiję w szybkim czasie. Ja wiem, że Conqueror może mnie leczyć, może mnie jakoś tam wzbogacać. Natomiast uwierzcie lub nie, Press the Attack może być tutaj bardziej atrakcyjnym wyborem. A jeżeli chodzi o runki drugorzędne, to wybraliśmy sobie bardziej ofensywne. Za każdym razem, kiedy w kogokolwiek wskakujemy, to w sumie możemy mieć dodatkowe punkty Lethality, co też świetnie będzie współgrało z naszym ofensywnym zestawieniem. I również mamy Huntera, który jest prawda trochę po nerfach, ale też że skuteczny, przez co przyspieszy naszą postać i będziemy mieli darmowe źródła gotówki. Ale mi głupio, Michael, wypiłem tylko 10 kieliszków, a oni dalej piją. Nie, Jezus Maria, jeżeli masz być takim gościem traktowanym na imprezie, że jesteś pizda, bo mało wypiłeś, to zmień wariacie w sumie swoich znajomych. Mówię to całkiem poważnie. Co to jest za argument? Przecież można się świetnie bawić, nawet nie pijąc. Takie udowadnianie komuś, że jest lepszy, bo więcej pije, no doprowadza cię do stanu zgonu i potem na kolejne dwa dni będziesz rzygał i się źle czuł. Czy to jest taki tego zamysł? No wydaje mi się, że nie za bardzo. Ej, ten Jax tak mi się wydaje, że chyba smajtował. Cokolwiek, bo ma 20 CS-ika i ma połowę HP. A, i się boi, bo postawił świeczkę. No to mamy tutaj w takim razie Warda. W ogóle taka ciekawostka dla was. Jak widzicie Warda, to użycie swojego pinga. Dzięki temu zawsze dostajecie 5 dodatkowego golda i macie większe szanse, że szybciej zdobędziecie przedmioty. Dlatego warto się ku temu zainteresować. I tu w ogóle był Jax. I tyle. Ej, możemy się o to bić. Dawać, dawać, to nie bać się, no 3 na 2 jest. Dobra, najpierw Sylasik. Wydaje mi się, że to będzie jednak trochę lepszy target. No nie ma jak stąd no come on, no. Ej, czy wszyscy naprawdę odpuściliśmy Sylasa? Nie. To jest Sylasik, come on. Dobra. Cyk. Ale mi gościu zarąbał. Jak zdobyliśmy asystę, to też nie ma tragedii. Jeżeli byśmy faktycznie posiadali te runki inspiracji, to powiedziałbym, że pół biedy, bo szybciej byśmy mieli obuwie. A tak to chociaż aktywowaliśmy Huntera, więc nie ma co narzekać. Na White Riftie są ogólnie posrane mety, ale White Rift a League of Legends to zupełnie dwie inne gry. No niby to nawiązuje do tego samego. Są te same postacie, nawet i te same zestawy przedmiotów, jednakże tam gra się o wiele szybciej. Ultimate'a ma się chyba już od 5 poziomu z tego co się orientuję, także ja nie jestem zwolennikiem jakby łamania takich standardów i raczej chyba nie chcę do tego przechodzić, bo niewielki procent graczy League of Legends gra faktycznie w Wild Rift'a. Michael WTF dostaje po 30 LP-ków za winka, o co chodzi? Dokładnie Mor, zostało to wytłumaczone w najnowszym patchu. Ludzie narzekali na to, że dostają zbyt mało punktów względem ile tracą. I twórcy gry postanowili, że stworzą pewnego rodzaju inflację
i jak dostajesz po 30 LP, a tracisz bardzo podobną ilość. Czyli jeżeli ty mówisz, że zyskujesz 30, to prawdopodobnie za przegraną stracisz jakieś 24-27 punktów. No jest to pewnego rodzaju inflacja, która zawitała do Ligi Legend. No i w skrócie mogę powiedzieć, że ten system jest tylko i wyłącznie fajny czy atrakcyjny dla ludzi, którzy tryhardują, cytując klasyka, dla smurfów. Ja dostaję 17, a tracę 17. No to w sumie ten system to nawet się nie dotyczy, taka ciekawostka. No ciekawe. Ale naparczywy. Patrzcie jak pędził. Patrzcie jak pędził w kierunku tego seta. Kompletnie nie wiem po co, ale trzeba to wykorzystywać, skoro przeciwnicy dają nam pewnego rodzaju donajcika. Mimo ten system jest nawet ok, bo ja na przykład miałem słabe MMR-y i strasznie za luza miałem więcej na minus niż za wina na plus. Pozwolisz, że chwilę pomilczę, żeby pobić się z Jaxem. Kurde, kusi mnie ten Sylas. Wow! Dobra, jakoś się udało. No nabij się na bolca. O! Co? To ja się nie spodziewałem, że Jax faktycznie się mnie posłucha, ale dzięki mordo. Jak się czujesz z tym, że Lech Poznań jest dłużej w Lidze Europy niż FC Barcelona? W ogóle to jest hit, nie? Polska udowadnia, że znacznie lepsza od tego. Od reprezentacji Hiszpanii. I to jeszcze topowych w ogóle klubów na świecie. Widziałem akurat jak przegrali na Manchester United i jestem taki totalnie w szoku, co tu się udwaliło. Że kiedyś to był zespół, który wygrywał Ligę Misiów co chyba każdy sezon, albo znajdował się bardzo, ale to bardzo wysoko. A teraz zespół, który nie dość, że nie daje sobie rady w Lidze Europy, to jeszcze odpada z ligi, chyba idzie do Ligi Konfederacji? Jakoś tak. Jest to bardzo śmieszne zjawisko i to idealnie udowadnia, że Lech Poznań jest teraz lepszy od Barcelony. Natomiast Lech Poznań, sam byłem w szoku, że na to Bodo wygrał, bo według krytyków, koneserów Ligi Legend, czy w ogóle analizatorów, nie mieliśmy żadnej szansy na to, żeby awansować. A tutaj proszę bardzo, wygrana 1-0, fakt trochę bardziej taka chaotyczna gierka po naszej bramce, no ale robili wszystko, żeby ten wynik utrzymać, no i dali radę. Masz ponad 3500 golda, czemu się nie cofniesz? A, bo jeszcze jednego kampa mi potrzeba. Wiecie co? Ja czasami lubię farmić gotówkę, posiadając faktycznie 3500 albo po 4 kafle, tylko po to, żeby stwarzać cały czas presję na mapie. Widzicie sami, że jak ja bym się ciągle wycofywał, to faktycznie posiadałbym więcej przedmiotów, jednakże Jax nie miałby takiej presji. Ale teraz jak się wycofałem mając 4000, to od razu stać nas na całego Immortala plus jeszcze Sheena, dzięki czemu nasza postać za każdym razem, kiedy będzie używać jakiejkolwiek umiejętności, zada dodatkowe obrażenia z autoataku, wynoszące konkretnie 77. Czy ma jakaś rada, bo moim zdaniem dobrze gram, wygrywam topa, ale moja drużyna to jest inny wymiar. No słuchaj, sam z siebie top lane to jest zupełnie inny wymiar, więc co ci mogę tutaj polecić, to ogarnij wave management, bo jak powiedziałeś, że grasz na randze brąza, to chyba wydaje mi się, że nawet nie wiesz co to jest. A jak mówisz, że ludzie z twojej gry są beznadziejni, tak zwane małpy w drużynie posiadasz, to po co pod nie grać? Lepiej zagraj sobie jakąś Irelką, jakimś Jonaszem, którym świetnie się spozycjonujesz, odpalisz Erkę w 3, może 4 osoby i bezproblemowo wygrasz. Czy zagram AP w jego? AP w jego nie zagram, bo nie posiada zbyt dużo fajnych przeliczników, wiesz? Ja wiem, że doskonale. W zdaje AP, tutaj teoretycznie też masz wskazówkę, że masz jakiś AP przelicznik. Jednakże ja tego wajpu pod takiego builda nie czuję. Więc wariacie, muszę cię niestety zasmucić. Ale AP w jego to ci nie będę obiecywał. Czy dałbyś radę zagrać Nexta Lee Sinem? Istniałaby na to szansa. Bo Lee Sin ostatnio też dostał bardzo atrakcyjne buffy, które też na pewno trzeba przetestować. Ja ostatnio stałem się takim jakby youtuberem, który stara się no nagrywać trendy albo dostrzegać nowości, które zostały wprowadzone do gry, odpowiednio je nagrywać i testować. Nie dziwcie się więc, że coraz częściej dostrzegacie mnie na jakimś low elo, bo faktycznie tam takie mety lepiej można przedstawiać. Jaka jest najlepsza postać do wygrywania 1 na 5? No w dzisiejszych czasach to Jarvan. Bo po buffach Black Cleavera i po modyfikacjach chyba kontruje 90% mety. To taki pierwszy wybór. Drugi wybór, kurde, ciężko powiedzieć, bo zależy też, co lubisz grać. Jeżeli grasz metę tanków, wydaje mi się, że za wszelką cenę warto grać Rammusem. Natomiast ewentualnie jakimś, może Zakiem. Zak też jest całkiem ciekawą postacią. Kurde, myślicie, że ich zabijemy?
No tak niby są tutaj te. Dobra, najpierw na szybkości woli Berka, bo wydaje mi się, że to jest całkiem atrakcyjna postać. Ojojoj. No jest okej. Okay. Czy Viego z Shield Bowem to jest jakiś nowy buildzik? Tak, dokładnie, jest to nowość, która została wprowadzona wraz z tym patchem, bo w chwili, kiedy Viego posiada przeliczniki na criticalu, to łatwiutko może każdego tutaj unicestwiać, bo no jeżeli ma podrasowane damage, to są ciutkę bardziej agresywne te zestawienia. I jak na razie to działa całkiem dobrze, jak widzicie. Skakujemy sobie przeciwniczka, od razu resetik łapiemy, także gitara siema. I cyk. I pod to się właśnie głównie gra takiego Viegoska. Także klikacie Q i zadajecie od razu criticalka, jak zresztą widzicie. I dzięki temu macie lepsze trade z przeciwnikiem, a wszelkie immortale, czy chociażby te Essence Rivery, wzmacniają wam jeszcze ten przelicznik, co powoduje to, że na takiego Viegosa nie ma strasznych. I znowu po raz kolejny mamy 4000 zł. To się teraz wycofamy nawet na szybszym recallu. A ta scena widzę, że chce nas uderzyć, ale jej się to na szczęście nie uda. Kupimy sobie od razu Essence Rivera. Standardowo te wcześniej wspomniane Merkurki, żeby kontrować te wszystkie durnowate ceceki i ogłuszenia. I lecimy dalej. Siema, dopiero biłem i pytam dzisiaj tryhard czy granie for fun. Dzisiaj jest testowanie nowych modyfikacji, które zostały niedawno wprowadzone do gry i testowanie w sumie trochę limitów. Dobra, cyk. Ale criticalek, widzieliście to? Po 300, jak nie tam chyba 400 zadawaliśmy z criticalka i na takiego Sylasa nie było mocnych. To chyba jakaś nowość, Sylas to Everfrost. Wiecie co wam powiem? Dzisiejsza meta w sezonie 13 jest tak urozmaicona, że nawet jak ja już widzę Hydra Jaxa, to mam wrażenie, że to jest normalny buildik. Mówię całkiem poważnie, bo wydaje mi się, że to jest normalne. Nie, przynajmniej ja rzadko widuję Sylasa pod te wybory. A okej, okay. Jeżeli gościu ma własne widzimisię w bani, no to trzeba to zaakceptować. Kurde. Najgorzej, bo my go chyba nie zabijemy, chociaż... Czy go przypadkiem nie zabił Herald, czy mi się wydawało? Oni się pewnie kłócą, znając życie teraz na czacie, więc wydaje mi się, że nie ma sensu ich tam bardziej tiltować. Dobra, standardowo 3K w plecaku to najwyższa pora, żeby się wycofać. Kupimy sobie od razu teraz infinitkę. No i mamy aktualnie 60% criticala. Jeszcze dodatkowe przeliczniki z infinity. No i teraz tylko trzeba oczekiwać na jakąkolwiek inicjację z naszej strony, żeby wam przedstawić całokształt działania tego buildu. Lecimy, lecimy, nie śpimy. Bagietson Michael jak zwykle czuwa. Także klikamy R, klikamy W, pyk, 500 criticala. Rozpędzamy się w jak najlepszym stopniu. Siemano, Woliberek. A Sylas to też mi jest straszny. 700 kryta, robi swoje. Także dzięki Sylas. Nawet pod tankowatego builda jesteś w stanie być złonshotowany. Także progres. No i zobaczymy, jak ten build działa również na szorze. Bo w sumie teraz mamy tak idealną sytuację, że chyba nikt nie jest w stanie nas powstrzymać. Więc możemy spróbować podjąć się tak ważnego obiektywa na mapie. Nie widać twoich statów, więc trzeba siedzieć na streamie i liczyć. Jak nie widać moich statystyk, o co chodzi? Mam 19.0. Nie, no i to tam widać. OBS chyba ucina? Nie, to wam coś ucina. Skoro dzisiaj luźne granie, to byś powiedział... Co byś powiedział na grę Wukongiem? Stary, ja jestem Wukongiem, to po co mi tutaj proponujesz gierkę moją bohaterem? Siemano. Ale ciekawe walnięcie, co? Takie nie za słabe, nie za mocne. Jest takie zbalansowane, nie? O, jest Xayah. Jest Xayah na celowniku. Także trzeba wykorzystać sytuację. Siemano. Pyk. Dwa autotaczki. Dobicie z Q. To w sumie całkiem ciekawy gameplay. Nie powiedziałbym, że nie. Osiągniemy nawet wynik tutaj jednego fraga na minutę, jeżeli dosyć fajnie się pospieszymy. I połanszutujemy sobie absolutnie każdego. Dobra, siemano. Jezu, jak ja biję. Ty to Sen na tyle bije? Czy ja? Aha, dobra, bo ona też ma infinite z Kraken Slayerem. Okej, to zmienia postać rzeczy. Całkiem ciekawie prezentuje się ten Viego. No widzicie, wystarczy tylko i wyłącznie trafić swoje umiejętności, to już zadajecie na tyle dużo damage'a, że przeciwnicy to klikają FF'a i nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić.
Także w skrócie wam powiem, to zestawienie naprawdę oddaje. Musicie tylko wejść dosyć dobrze w meczek, a potem to już idzie z górki. Przejdźmy do podsumowania. Podsumowując, moi drodzy, to piękne starcie. W niecałe 25 minut zdominowaliśmy totalnie przeciwnego dżunglera. Chyba prawie że czterokrotnością zadawanych obrażeń. Dodam również fakt, że bardzo dużo damage'a wytekowaliśmy tym wiegoskiem oraz się również wyleczyliśmy za pomocą statystyki Healing Done. Także w skrócie, takim wiegoskiem gracie pod ofensywę, szukacie walk i na podstawie tego wszystkiego możecie wykierować gierkę 1-9 w niskim progu czy nawet i wysokim. Subskrybujcie po więcej, lajkujcie materiał dla zasięgów oraz wpadajcie częściej na moje transmisje na żywo, gdzie nagrywam tego typu wymysły. Do zobaczenia następnym razem. You.